zdrowie. Dla mnie zdrowie to jest ta lodowata woda. Woda, która ma kilka stopni, której czuję się naprawdę bardzo piękny przypływ energii, mocy, pobudzenia naszego układu immunologicznego w sposób taki, którym nazywam reset. Reset, czyli zanurzenie się całkowite w tej wodzie. Chodzi głównie o cztery punkty. Głowa, dłonie, klatka piersiowa i stopy. To powoduje impuls, którym jest pobudzenie naszego organizmu do bardzo silnej aktywacji, natychmiastowego wzrostu temperatury ciała, jak mówią profesor Żdanow z Rosji, aż 42 stopni, w którym to następuje wybicie wszystkich bakterii, zarazek, wszystkiego, co nam nie służy w naszym organizmie. I wtedy następuje ten proces takiego samouzdrowienia. Jest to poddanie się naturze, tej pięknej, lodowatej wody, która ma 4,5 stopnia, której możemy po prostu poczuć to piękno i energetykę całej natury poprzez tą integrację, poprzez te wejście, poprzez przebywanie w tej naturze. Po prostu dla mnie to jest piękno natury objawiające się w resecie. Resecie w lodowatej, kilkustopniowej wodzie, bądź natarcie się jeszcze śniegiem i powrót do tej wody, do kąpieli. Szczególnie wszystkim polecam przekroczenie tej granicy i poczucie tego wszystkiego w sobie. Jest to wszystko w nas, a nie na zewnątrz. Zapraszam i polecam. Idziemy dobrze, dawaj, poczekaj. Więc jesteśmy w Zielonce, na słynnej plaży, która integruje wiele środowisk morsowych. Powiedzcie mi, kto tu się kąpi? My jesteśmy ogólnie ze Szkoły Sztuk Walki Samoobrony Kobra, jesteśmy Susza. Super. Kto jeszcze? Morsy i Zielonka. Zielonka, Wołomin, Kobyłka, Radzymin przyjechał jeszcze. Także tutaj często się wszystkie kluby kąpią wspólnie. Spora jest to takie jeziorko integracyjne, można powiedzieć, tak? To jest. Bardzo czysta fajnie. Woda. Dziś jest temperatura, jak widziałem, 4,8 stopnia, a około 3 lat temu, wiem, że z inicjatywy morsów, powstała tutaj taka ciekawa tablica z instruktażem, krok po kroku, z pismem obrazkowym, jak należy przeprowadzać rozgrzewkę prawidłowy. Jest to bardzo ciekawy sposób właśnie, a tutaj zwrócę uwagę, że pobieramy energię ze słońca. Trzeba pamiętać o zaciśnięciu pośladków, aby energia nie uleciała i nie pomoże już nic. Także to jest właśnie bardzo piękny element w ogóle pisma obrazkowego, więc także ludzie, którzy mają problemy z czytaniem, ze zrozumieniem, powinni tutaj mieć akurat pełne zrozumienie wszystkich ćwiczeń. Tu jest chyba właśnie Mors odpowiedzialny za ten projekt, tak? Bardzo miło. Jest to 20 ćwiczeń, których trzeba wykonać. No i no jest ratownikiem, przedstaw się może. Jestem strażakiem, ratownikiem medycznym. Jestem jednym z organizatorów, którzy organizują rozgrzewkę w grupie morsowej Zielonka. Z przyjaciółmi, z morsami, z Łomina, Kobyłka jesteśmy razem. Ćwiczymy, bawimy się, no i tak to wygląda. Także zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą tablicą. Na pewno zrobimy zdjęcie do internetu, żeby każdy mógł po prostu krok po kroku 20 elementów przepracować sobie i przygotować się bardzo pozytywnie do tej kąpieli, która za chwilę nastąpi tutaj w tym jeziorku o bardzo czystej wodzie. Kobyłkowej, właśnie, kocham.
tańczy. Jak polej szampana. Ludzkość, jako jeden z nielicznych gatunków, przetrwał epokę lodowcową. Mamy cudowne urządzenia w organizmie, które pozwalają nam na przetrwanie w bardzo surowych czasem warunkach. Jest to też ciekawe, że nasza cywilizacja, rozwijając się, zrobiła nam pewną krzywdę, zakładając buty na nogi, izolując nas od natury, od podłoża, od ziemi, i my po prostu stajemy się jakby wyizolowani. Zrobiła też nam jeszcze jedną rzecz. Zaczęła mówić o granicach, których tak naprawdę to nie ma, bo to my sobie sami w naszym umyśle wyznaczamy jakieś granice, tak? Stawiamy sobie jakieś bufory, które są tylko naszą prawdą umowną. Natomiast tak naprawdę ich nie ma. Jako człowiek przez kilkadziesiąt lat trenowałem w naturze przebywanie w ekstremalnie zimnym środowisku. Z ciałem niezabezpieczonym, z ciałem, które poddawałem kąpielom w wodzie czy w lodzie, wyznaczyłem sobie pewien takie wyzwanie. Dałem sobie takie wyzwanie. Wyzwaniem było zasypanie się w toni lodu, podobnie jak wielu ludzi na świecie, przetrwanie jak najdłuższego czasu. Udało mi się 3 stycznia 2015 roku przekroczyć czas 2 godziny, 2 minuty w około toni lodu o temperaturze minus 5 stopni. Więc dla mnie ta granica jest już po prostu przekroczona. Przekroczyłem 2 godziny. Czy można więcej? Można. Wiele rzeczy można. Natomiast ważne jest, żeby mieć tą świadomość, że dzięki takim właśnie kąpielom w ekstremalnie zimnych warunkach to zimno sprawia, że nasze ciała się grzeją, że wytwarzamy wysoką temperaturę, żeby rozgrzać nasze ciało w tych warunkach. My w tym momencie nie mówimy, że jest nam zimno, tylko my po prostu sprawiamy, że się grzejemy, że te granice są przesunięte dalej, że ich nie ma już tak blisko, tak jak byśmy sobie się wydawali. Bardzo często to właśnie ta granica trzyma ludzi i nie pozwala jakby przekroczyć bariery, że ja wejdę do tej kilkustopniowej wody, się zanurzę i się wykąpię. I bardzo wielu ludzi nie przechodzi tej granicy, bo po prostu poddaje się
temu lękowi i strachowi. A jednak warto zacząć i poczuć właśnie, jak z naszego ciała zaczyna parować poprzez to, że się aktywował przez ten impuls, mechanizm, który wytworzył tak wysoką temperaturę, że w tej temperaturze się grzejemy. Normalnie się grzejemy, tak jakbyśmy byli w saunie. Tu widać nawet ze mnie, jak paruje w tej chwili para, czyli po prostu jest mi ciepło, pomimo, że jest tak zimno, że jest kilkustopniowa woda, której się teraz po raz drugi czy trzeci dzisiaj wykąpałem i jest mi ciepło, jest dobrze, wszystko jest fajnie, wszystko jest tak, jak ma być. Pięknie. Dla mnie zdrowie to jest ta lodowa.